W dzisiejszym odcinku sprawdzimy jakość przestrojenia naszej głowicy Elvro typu drugiego. Głowica ta była przestrajana na ostatnim moim filmie, do którego link ukaże Wam się na górze. Jak wiecie, w głowicach tego typu mamy do czynienia z trzema mostkami, które służą do uzyskania stabilnej i poprawnej pracy tej głowicy. Jest to mostek wzmacniacza WC, mostek heterodyny oraz mostek obwodu pośredniej częstotliwości. Dwa z tych mostków możemy od razu sprawdzić na etapie przestrajania, ponieważ jeżeli mostek wzmacniacza WC jest skonfigurowany poprawnie, wzmacniacz nie będzie nam się wzbudzał. Tak samo jest z mostkiem obwodów PC. Niestety mostka heterodyny na tym etapie przestrajania nie możemy stwierdzić, czy jest to dobrze zrobione, czy źle. Dlatego powstał ten film. W głowicach lampowych mamy do czynienia z dość wysokimi amplitudami pracy heterodyny. I w przypadku, gdyby mostek heterodyny nie był zrównoważony, powodowałoby to promieniowanie drgań heterodyny poprzez antenę do otaczającego środowiska i w ten sposób do zakłócania odbiorników naszych sąsiadów. Jak będziemy sprawdzali poziom tego szkodliwego promieniowania? Nie mam takich specjalistycznych przyrządów, ale mam oczywiście odbiornik SDR-RTL, do którego na wejściu podłączyłem tłumik 20 dB. Tak, dla ostrożności, bo nie wiemy, z jakimi amplitudami mamy do czynienia. I sprawdzimy najpierw głowicę lampową, jaki mamy poziom napięcia heterodyny na wyjściu antenowym. Następnie moim bezskrzynkowym tarabanie oraz w takim małym radyjku Dana. Ciekawe, które z tych radii ma największy poziom promieniowania drgań heterodyny. No to przystępujemy do sprawdzenia w głowicy tego poziomu w głowicy lampowej. Głowica już jest wygrzana. Odbiornik RTL SDR został podłączony poprzez symetryzator odbiornikowy i zobaczmy, jaki mamy poziom napięcia heterodyny, znaczy poziom napięcia, poziom promieniowania napięcia heterodyny. Jest to mniej więcej 49 decybeli FS, czyli full scale. Następnie sprawdzimy, jakie mamy promieniowanie na wyjściu naszego tarabana. Zmieniamy więc układ połączeń. W tej chwili odbiornik RTL SDR mamy podłączony do wejścia antenowego tarabana. I zobaczmy, jaki mamy poziom szkodliwego promieniowania. Mamy mniej więcej 38 decybeli FS. A zobaczcie, jak się zmienia częstotliwość heterodyny, gdy dotykam do samej masy tarabana paluszkiem. W tej chwili odbiornik RTL SDR mamy podłączony do radyjka Dana. I zobaczmy, jaki w tej chwili mamy poziom szkodliwego promieniowania napięcia heterodyny. Jest to mniej więcej 58 decybeli FS.
A jeszcze jedna sprawa. Wszystkie pomiary przeprowadziliśmy mniej więcej w połowie zakresu UKF CCIR. Widzimy więc, że nasze niepozorne radiodana ma poziom napięcia szkodliwego promieniowania heterodyny największy. Możemy więc wysunąć taki wniosek, że nasza głowica, pomimo naruszenia mostka heterodyny przy przestrajaniu, oczywiście mowa o głowicy Elvro, jest zestrojona bardzo dobrze. I mostek ten jest, moim zdaniem, poprawnie ustawiony. A w tej chwili sprawdzimy, jak nam głowica lampowa UKF oraz radyjko Dana będzie zakłócało odbiór stacji radiowych na naszym bezskrzynkowym tarabanie. W tej chwili sprawdzimy w praktyce, jak wygląda zakłócanie naszego tarabana poprzez inne głowice pracujące w zakresie UKF-u. Taraban włączony. Mamy ustawioną muzykę poważną, aby nie było pretensji ze strony YouTube'a. I w tej chwili włączymy radyjko Dana. Częstotliwość oczywiście mamy tak ustawioną, żeby nam to zakłócało. Wszystko przycichło. Wyłączone. Gra. Nie gra. Gra. Tak samo, słuchajcie, będzie z głowicą lampową. Podłączamy napięcie anodowe. Nie gra. Gra. Nie gra. Gra. No dobra, ale z jakiej odległości nam to zakłócanie będzie działało? Czyli włączamy. Nie gra, nie gra. Nie gra. Nie gra. O, już z tej odległości radyjko, taraban gra. Mamy mniej więcej jakieś 3 metry. No i znowu przestało grać. Teraz załączymy głowicę lampową. Oczywiście taraban przestał grać. Do głowicy lampowej mamy podłączoną antenę takiej samej długości mniej więcej jak w radyjku Dana. Podniesiemy na tą samą wysokość. I zobaczcie, już gra. Taraban z takiej odległości. Metr. I gra. Zobaczcie, dopiero z takiej odległości przestaje nam grać. Jaki z tego wniosek? Taki jak z pomiarów poprzednich. Głowica lampowa zakłóca nam w dużo mniejszym stopniu niż te niepozorne radyjko Dana. Czas na takie małe podsumowanie. Oczywiście, że nasze warunki pomiaru nie były idealne. Przyrządy nie były idealne. Tym niemniej jakieś wnioski jednak możemy z tego wszystkiego wyciągnąć. Jak się okazało, nasza głowica oprócz tego, że bardzo dobrze odbiera nam stację, co pokazałem Wam na wcześniejszych filmach, również jeżeli chodzi o poprawne zestrojenie mostka heterodyny, zostało to wykonane również bardzo dobrze. Także nie należy bać się naruszania tego mostka, szczególnie, że musimy go naruszyć, ponieważ inaczej
nie uzyskamy pełnego zestrojenia wzmacniacza WC, ponieważ cała ta pojemność od strony heterodyny przenosi nam się na obwód wzmacniacza WC. I tutaj musimy walczyć o każdy pikofarad. Co jeszcze? Jest jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. Mam instrukcję serwisową do tej głowicy. Omówione tutaj są te mostki. Pierwszy mostek wzmacniacza WC, drugi mostek heterodyny oraz trzeci mostek obwodów PC. Pierwszy i trzeci mostek zgadzają się. Co to znaczy zgadzają się? Teoria zgadza się z praktyką. Natomiast jeżeli chodzi o mostek heterodyny, to niestety nie potrafię dojść do pewnych konkluzji, które by potwierdzały tą teorię w praktyce. Bo w praktyce jest wszystko dobrze. Mostek pracuje jak należy. Szkodliwe napięcie heterodyny nie przenosi nam się na antenę. Ale jak zaczynam to liczyć wszystko teoretycznie, to mi to zupełnie nie wychodzi. Te C wejściowe musiały być bardzo duże, żeby ten mostek był w stanie równowagi. Nie wiem, przeczytałem całą dostępną literaturę na ten temat. W sumie w każdej książce właściwie jest to samo, troszeczkę inaczej opisane. Mam oczywiście tą najlepszą książkę, ale nie zrobiłem się wcale od tego mądrzejszy. Dalej nie wiem, gdzie robię swój błąd myślowy w tym wszystkim, gdzie jest ten haczyk. Może ktoś z Was wie. Napiszcie to w komentarzach. Czy ktoś zgłębiał ten temat? Jak teoretycznie ten mostek się równoważy? Bo ja naprawdę nie wiem. I na dzisiaj to już będzie wszystko. Zapraszam na moje wcześniejsze filmy o przystrojeniu głowic lampowych Elvro i podzielcie się również w komentarzach, czy już ktoś z Was, czy komuś z Was udało się przystroić taką głowicę. Jestem bardzo ciekawy. I jeszcze jedno. Subskrybujcie mój kanał oraz lajkujcie moje filmy. To jest bardzo ważne. Dziękuję.